Szanowni Państwo, wczoraj Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które w świetle prawa dorobku orzeczniczego zarówno polskiego, jak i innych sądów konstytucyjnych nie powinien budzić zdziwienia. Bo co w istocie oznacza wczoraj wydany wyrok? On oznacza, że Unia Europejska, organy Unii Europejskiej wykonują swoje kompetencje w granicach określonych traktatami, bo na to się jako suwerenne państwo zgodziliśmy. Natomiast w sytuacjach, gdy próbują wbrew tym traktatom przypisywać sobie nowe kompetencje i kompetencje te przypisane samodzielnie przez te organy stają w sprzeczności z konstytucją, to wówczas prymat ma konstytucja. I w istocie tak jest w sporze o polskie sądownictwo. I Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł dokładnie to w sferze kompetencji Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sądownictwo, a raczej braku tych kompetencji, co w dwóch orzeczeniach Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec w 2009 i 2019 roku oraz Rumuński Trybunał Konstytucyjny w czerwcu tego roku. Mianowicie w 2009 roku niemiecki Trybunał, badając traktat z Lizbony, analizował, czy na podstawie traktatu Unia uzyskała względem państwa niemieckiego kompetencje, by badać niemieckie sądownictwo. I w 368 punkcie tego wyroku ten Trybunał stwierdził, kompetencje państwa członkowskiego w zakresie wykonywania władzy sądowniczej stanowią jeden z obszarów przyznanych co do zasady państwu członkowskiemu w ramach Stowarzyszenia Unii Europejskiej. Prawdą jest, że państwa członkowskie są zobowiązane na mocy prawa wspólnoty do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej, której nie można naruszyć przepisami krajowymi. Jednakże ta sytuacja prawna pozostawia kompetencje państwu członkowskiemu do organizacji systemu sądowego oraz zasobów finansowych w sposób niezmieniony. Teza jest dosyć jasna, natomiast niemiecki Trybunał Konstytucyjny w 2019 roku, po 10 latach, nagle w jednym z orzeczeń, widząc, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przymierza się do oceny polskich sądów, zawarł następującą tezę w odwołaniu do artykułu 19, który jest podstawą orzekania wobec Polski Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to przepis, który mówi o tym, że państwa członkowskie powinny zapewniać ochronę prawa unijnego. To nie jest przepis, który w jakimkolwiek punkcie stwierdza, że Unia Europejska coś może zrobić, bo to nie jest przepis kompetencyjny, tak jak przepisy poprzednie w traktatach, które te kompetencje ściśle określają. I stwierdził niemiecki Trybunał, że jeśli Trybunał Sprawiedliwości przekroczyłby zakreśloną granicę swobody w przypisywaniu zadań zawartych w artykule 19 ust. 1 traktatu, działanie Trybunału nie byłoby objęte już normą artykułu 19 akapit ust. 1 akapit 2, a orzeczenie Trybunału dotyczące Niemiec nie zawierałoby minimalnego poziomu legitymacji demokratycznej wymaganego w niemieckiej ustawie zasadniczej. Czyli stwierdził, że jeśli TSUE w przyszłości zdecydowałby się oceniać niemieckie sądownictwo, a przypominam, że osią sporu jest procedura powoływania sędziów. W Niemczech sędziów powołują politycy. Nie żadna Krajowa Rada Sądownictwa złożona z większości sędziów. Politycy. I niemiecki Trybunał stwierdził, że gdyby kiedyś w przyszłości chciał TSUE oceniać ten system, konstytucję niemiecką, bo jak pani von der Leyen się twierdzi, prawo unijne jest również przed niemiecką konstytucją, to Niemcy takiego wyroku po prostu nie uznają. Różnica między Polską a Niemcami w tej sytuacji jest taka, że Niemcy swoje orzeczenia wydali zawczasu, a Polski Trybunał Konstytucyjny działa niejako reaktywnie. Czyli nawet można powiedzieć bardziej na zasadzie lojalnej współpracy, bo polski Trybunał czekał, aż Unia zajmie stanowisko, ale można było oczekiwać, że zajmie stanowisko zgodne z traktatami. I teraz kluczowa kwestia tego, czy w ogóle mamy do czynienia z czymś, co politycy opozycji wczoraj tak emocjonalnie używają tego hasła polexitu, że trzeba ratować członkostwo Polski w Unii Europejskiej, że Polska poprzez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego postawiła się na jakimś unijnym marginesie, że wypisujemy się z porządku prawnego unijnego. To jest kompletna nieprawda. To są fałszywe narracje. Z tego powodu, że tego rodzaju spory państwa członkowskie Unii Europejskiej i sądy konstytucyjne tych państw rozwiązywały od dziesięcioleci. I Polska nie jest jedynym krajem, ani Niemcy nie są jedynym krajem, które w przeszłości na pewnym etapie powiedziały nie. To jest granica kompetencji Unii Europejskiej i wy ją przekraczacie i przekraczając ją nas chroni nasza konstytucja. Bo to chodzi o przekroczenie kompetencji przez Unię Europejską w tym sporze.
bo Polska przecież szanuje w wielu obszarach, tam gdzie są kompetencje Unii, prawo unijne, ba, nawet w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowaliśmy nieraz ustawy, które implementowały wyroki Trybunału Sprawiedliwości w obszarach objętych prawem Unii, bo takie są zasady. Ale ta sprawa, czyli sądownictwo, tą kompetencją nie jest. I teraz poza Niemcami w przywołanych przeze mnie wyrokach, Włosi, ich Trybunał Konstytucyjny również wskazał, że gdyby doszło do takich sporów, to będą oceniać kompetencje Unii Europejskiej. W tym roku, nawet rzecznik Komisji Europejskiej był pytany o ten wyrok dzisiaj, w tym roku francuska Rada Stanu stwierdziła, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędną normą w ramach francuskiego krajowego porządku prawnego. I w przypadku, gdyby zastosowanie europejskiej dyrektywy lub rozporządzenia zgodnie z wykładnią Trybunału skutkowało pozbawieniem skutecznych gwarancji któregokolwiek z tych konstytucyjnych wymogów konstytucji francuskiej, co nie byłoby korzystne w równoważnej ochronie unijnej, sąd powinien stwierdzić, że taki wyrok narusza francuską konstytucję i jego nie zastosować. Wyrok z 21 kwietnia 2021 roku. Czy Francja opuszcza Unię Europejską? Nie słyszałem. A rzecznik Komisji Europejskiej dzisiaj nie chciał porównać tych dwóch sytuacji. Wiadomo dlaczego. 8 czerwca 2021 roku kolejny sąd w Rumunii tym razem stwierdził, że prawo Unii nie ma pierwszeństwa przed konstytucją Rumunii. I w sprawie również sądów orzekał Trybunał Sprawiedliwości i rumuńskiej konstytucji. I w swoim orzeczeniu właśnie TSUE zawał frazę, że należy stosować w ramach pierwszeństwa tezy z orzeczenia TSUE, a konstytucję należy pominąć. I stwierdził rumuński Trybunał, że TSUE orzekł ultra vires, czyli poza kompetencjami, upoważniając sędziów krajowych do niestosowania prawa krajowego sprzecznego z prawem Unii Europejskiej. Czyli wprost zakwestionował orzecznictwo Trybunału. Pragnę Państwu przypomnieć, że Rumunia otrzymała niedawno środki z Funduszu Odbudowy. Tak samo Niemcy. Tylko że mają widocznie bardziej odpowiedzialną opozycję, która pilnuje suwerenności tych państw. Również Czesi. Zarówno w 2006 roku, jak i w roku 2021, 31 stycznia, stwierdzili, że w razie sporów wyższa jest czeska konstytucja i czeski sąd konstytucyjny, który właśnie może stwierdzać takie przekroczenie uprawnień przez organy Unii Europejskiej. I w sprawie z 31 stycznia 2021 roku czeski sąd konstytucyjny stwierdził, że w sprawie rozpoznawanej przez TSUE zaistniała sytuacja, w której akt organu europejskiego przekroczył uprawnienia, które Republika Czeska przekazała Unii Europejskiej. Czesi opuścili Unię? Nie słyszałem. Hiszpania. W Hiszpanii również niedawno, 9 stycznia 2020 roku, hiszpański Sąd Najwyższy, co podkreślam, jest powołany w taki sam sposób jak polski Sąd Najwyższy po 2018 roku, wprost odmówił zastosowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego nakazania zwolnienia z aresztu jednego z katalońskich polityków, który przebywał w areszcie hiszpańskim. Sąd Najwyższy w Hiszpanii wówczas powołał się wprost na hiszpańską konstytucję, wydając to orzeczenie. Wyrok TSUE nie został zastosowany. Czy Hiszpania opuściła Unię Europejską? Nie opuściła. Również Dania taki wyrok ma w swoim dorobku prawnym. Stwierdziła w jednym z wyroków ich organ konstytucyjny, że sądy duńskie wyjątkowo mogą odmówić zastosowania aktu prawa unijnego, jeśli akt, nawet jeśli został utrzymany przez ETS, wyszedł poza zakres kompetencji suwerennych przekazanych wspólnocie zgodnie z ustawą duńską. Czyli to samo, co stwierdził wczoraj Trybunał Konstytucyjny Polski. Również Litwini stwierdzili w 2006 roku, że prawo Unii ma pierwszeństwo nad ustawami, natomiast nie ma pierwszeństwa przed litewską konstytucją. Belgia, tutaj jest bogate orzecznictwo sądów belgijskich, nie jest jednoznaczne, chciałbym od razu podkreślić. Niemniej w 2016 roku belgijski Trybunał orzekł, że granicą dla ewentualnego rozrostu kompetencji unijnych instytucji jest nienaruszalna tożsamość konstytucyjna Belgii. Co w istocie oznacza takie stwierdzenie? Że gdyby organy unijne próbowały rozbudowywać swoje kompetencje, to belgijski Trybunał daje sobie prawo sprawdzenia, czy czyni to zgodnie z belgijską konstytucją. Zatem widzicie Państwo, że lista państw, które dbają o swoją suwerenność, jest bardzo długa. Natomiast nie może dojść do sytuacji, że Komisja Europejska i TSUE eksperymentują sobie na Polsce, że próbują bez zmiany traktatu wywieźć nowe kompetencje, których nigdy nie uzyskały. A tymi kompetencjami miałoby być wpływanie na sądownictwo państw członkowskich. I po prostu polski Trybunał postawił tamę tym uzurpatorskim
zapędą. Jestem przekonany, że dyskusja będzie jeszcze gorąca. Niemniej zawsze warto odwoływać się do faktów. Polska nie jest jakimś państwem drugiej kategorii, które nie ma prawa bronić swojej suwerenności w obliczu takiej agresji. I o ile widzimy nawet, że jedna z głównych osób, która atakuje Polskę w Parlamencie Europejskim, pani była minister Barley, dzisiaj nawet stwierdziła, że owszem, niemiecki Trybunał stwierdził, że w pewnych sytuacjach niemiecka konstytucja jest nad traktatami unijnymi, ale robił to w przypadkach, kiedy organy unijne przekraczały swoje kompetencje. Czyli potwierdziła, że Niemcy mogą. Polacy w jej przekonaniu już nie mogą. I dlatego musimy bardzo zdecydowanie bronić polskiej suwerenności.